Hej, witajcie, z tej strony Kinto. Dzisiaj się nauczymy, jak zrobić idealny efekt pisanego tekstu. Jest to bardzo proste i szybkie, tylko się wydaje, że to jest jakieś skomplikowane, ale tak naprawdę to jest bardzo proste i dzięki temu możemy uzyskać efekt graffiti czy inny, jaki chcemy. Co musimy zrobić? Tworzymy sobie nową kompozycję. Composition, new, nazywamy sobie ją tekst. Tutaj klikamy sobie teraz na T, klikamy na ekran. I wpisujemy nasz tekst, swego na przykład draw tekst, coś takiego. I pamiętajcie, aby krój pisma był właśnie w stylu pisanego tekstu, abyśmy nie robili arialem, bo to nie będzie wyglądało, ale oczywiście jeśli potrzebujecie coś takiego, no to droga wolna. Ja mówię tylko, aby to jakoś ładnie i uzasadnione wyglądało. Co teraz zrobimy? Teraz tworzymy sobie maskę na tym tekście. Tylko jak ją robimy? Robimy ją tak, aby po prostu ta maska była tak, jakbyśmy pisali te litery. Czyli po prostu jak D, zaczynamy sobie od tego, załóżmy. Tu, idę sobie tutaj, tu sobie tak zrobię, aby tak, starajcie się, aby ta maska była tak mniej więcej w środku liter, bo wtedy będzie lepiej ją złapać. Robimy sobie coś takiego, tak piszę, potem idę dalej, 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 teraz wam przyspieszę ten problem. Teraz jak kończycie już robić, to robimy sobie coś takiego i mamy teraz taką maskę. To jest nasza maska, jaką potrzebujemy. Teraz tutaj dajemy sobie efekt. Efekt sobie generate. Stroke. I teraz robimy tak. Brush size, tak powiększamy. Tak, aby nam się zrobiło takie białe. Tak, aby nam wypełniło po prostu ten tekst, który zaznaczyliśmy. Ja trochę mam maskę źle zrobioną, bo robiłem trochę na szybko i trochę mi wychodzi, ale to nieważne. To nawet trochę doda nam pięknego elementu. Możemy sobie wyłączyć teraz te kropki żółte. Mamy teraz coś takiego. Teraz idziemy sobie tutaj, klikamy na End i dajemy sobie 0. To, co nam to robi? To robi nam to, że po prostu nam będzie prowadził ten tekst pod ścieżce maski, o, tak to ładnie nazwać. I to nie prowadzi nam, tylko to będzie nam po prostu odkrywał ten tekst, tak dokładnie mówiąc. Dajemy sobie teraz na 4 sekundy na przykład setkę, bo 4 sekunda to da nam taki efekt, że ten, no, jest to napisane w miarę szybko. I tutaj sobie dajemy ze Rubber or Image, żeby będzie nam odkrywał tekst. I jak teraz sobie puścimy, mamy coś takiego. No, i mamy bardzo piękny efekt pisanego tekstu, więc... Ja się żegnam z wami, mam nadzieję, że ten poradnik wam pomógł i do zobaczenia do kolejnego poradnika. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie.